Jeśli w zadaniu jest wyraźnie powiedziane, że mamy do czynienia ze stałą płatnością dokonywaną cyklicznie przez jakiś okres czasu przy stałej stopie procentowej, a płatności są dokonywane na początku każdego okresu, można ustalić, jaka może być wypłacona ta stała płatność, czyli ta renta, w przypadku zgromadzenia początkowej wartości tego kapitału. Można skorzystać z tego wzoru, oczywiście przy założeniu, że są to płatności na początku każdego okresu, z tego wzoru lub z wygenerowanych tutaj tablic statystyk finansowych. W tych tablicach finansowych należy wybrać z odpowiedniego wiersza, gdzie w wierszach mamy liczbę okresów oraz obowiązującą stopę procentową wartość na przecięcie odpowiedniego wiersza i kolumny, która jako nazwana mnożnikiem posłuży nam do obliczenia tej stałej płatności, jaką możemy uzyskać. Wystarczy ją przemnożyć przez wartość obecną tego kapitału, który będzie podstawą do wypłacania stałych płatności. I jeżeli ta wartość obecna wynosi na przykład 1000 zł i wiemy, że w okresie na przykład 9 lat, kiedy obowiązuje stopa procentowa, ten mnożnik 5%, obowiązuje ten mnożnik na poziomie 0,134. Wystarczy ten 1000 zł przemnożyć przez mnożnik, tyle tutaj wynoszący, dostaniemy 134 zł jako wynik tej stałej płatności i możemy wtedy powiedzieć, że na podstawie zgromadzonego kapitału w wysokości 1000 zł można dokonywać 9 wypłat w wysokości 134 zł, kiedy w każdym z tych analizowanych okresów obowiązywała stała procentowa 5%. Wykonane przeze mnie tutaj tablice finansowe można wykonać samodzielnie w Excelu na podstawie tutaj tego elementu, który przemnaża PVA, czyli wartość obecną, R razy ten cały wartość mianownika. Tylko należy pamiętać, że trzeba usztywnić odpowiednio wiersz i kolumnę, aby znaleziona tutaj wartość w tych tablicach była w sposób prawidłowy ustalona.